Koninie jako organizacje wspierające funkcjonują już Młodzieżowa Rada Miasta, Konińska Rada Seniorów oraz Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, przy czym żadna z nich nie posiada budżetu i nie jest dotowana przez samorząd, a teraz powstanie kolejna. Mamy zamiar rozpocząć proces związany z powołaniem Konińskiej Rady Kobiet. Proszę Państwa, funkcjonowanie różnego rodzaju gremiów doradczych, takich, które skupiają określone środowiska, w Koninie już ma miejsce. Nie będzie to zatem jakaś nowość, tylko że ta rada będzie zajmowała się określoną grupą. Inicjatorkami tego pomysłu są znane konińskie aktywistki, czyli Agnieszka Niekochańska i Olga Żaryn. To one przybliżyły cel i charakter tej organizacji. Pomysł narodził się tak naprawdę kilka miesięcy temu. To było jeszcze w zeszłym roku. Podczas wielu rozmów w wielu środowiskach kobiecych pojawiał się ten temat właśnie powołania takiej Rady Kobiet. Będzie się skupiała na kobietach i na wszystkich płaszczyznach, które dotyczą życia kobiety, czyli na płaszczyźnie zawodowej, oczywiście społecznej, rodzinnej. Będą to działania od nastolatek przez kobiety w tym wieku zawodowym po seniorki. Chcemy, żeby kobiety, najlepiej my wiemy i konianki najlepiej wiedzą, co jest temu miastu potrzebne, dlatego chcemy włączyć je właśnie w takie działania. Te działania będą szerokie, one będą dotyczyły edukacji, ale też profilaktyki zdrowotnej i wszystkich działań dotyczących przekraczania granic, czyli przemocy, dyskryminacji, mobbingu. Bo ten problem, ta ostatnia działka, którą wymieniłam, wiemy, że jest w mieście bardzo duży. Rada jednak nie tylko samymi paniami będzie się zajmowała. Jeśli problem dotyczy kobiety, doskonale wiemy, że to wtedy obejmuje nie tylko kobietę, ale często jej rodzinę, jej najbliższych, jej męża, partnera, dzieci. I w tym kierunku chcemy skierować nasze działania. Szczegółowy zakres działań Rada określi sobie po ukonstytuowaniu, ponieważ najpierw trzeba ją utworzyć. Ten proces już ruszył. Od dzisiaj przez miesiąc czasu po podpisaniu stosownego zarządzenia będzie prowadzony nabór do Konińskiej Rady Kobiet. Konińska Rada Kobiet składała będzie się z 11 pań, przy czym 3 osoby w tym gremium będzie wskazywał prezydent miasta Konina. Pozostałe 8 osób będą w wolnym naborze dokoptowane do Rady. Kto będzie mógł składać takie wnioski? Więc każda kobieta indywidualnie, ale oprócz tego organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, określając konkretnie daną kandydatkę. Istotne jest to, że każda z kandydatek będzie musiała być zarekomendowana przez jedną z organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Konina. Jak sama nazwa mówi, rada będzie złożona z mieszkanek Konina, czyli ten wymóg dotyczący bycia mieszkanką będzie musiał być potwierdzony przez stosowne oświadczenie składane do dokumentów związanych z naborem. A wyboru najodpowiedniejszych kobiet dokona powołana komisja. Mamy tutaj w zarządzeniu określone osoby, pani Aneta Wanias, pani Mirosława Krzyżanowicz i pani Agnieszka Olesińska. Ta 3-osobowa komisja określi, które z kandydatek są najbardziej reprezentatywne i zasługują na to, aby wspierać miasto we wszystkich ważnych dla funkcjonowania kobiet w mieście rzeczach. Zgłosić może się każda pani sama lub przez inną osobę czy też organizację. Formularz dostępny jest na stronie internetowej miasta. Liczę, że proces naboru będzie przeprowadzony sprawnie, ale i też, że zostaną wybrane takie panie, które są aktywnymi działaczkami, są aktywnymi osobami na terenie naszego miasta, które mają pomysły, które będą służyły głosem doradczym prezydentowi miasta,
w zakresie funkcjonowania kobiet w naszym społeczeństwie miasta Konina. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 maja, po czym nastąpi wybór składu Konińskiej Rady Kobiet przy prezydencie miasta Konina. Jest zatem szansa, że zacznie działać jeszcze przed wakacjami, a jej kadencja będzie trwała 4 lata.